Dzień dobry, tu Alex, a witam w drugim odcinku o grze Dino Safari. Ostatnio przedstawiłem reguły co do ustawiania planszy i coś tam jeszcze, no i specjalne umiejętności dinozaur. Teraz wam powiem trochę więcej, bo trochę więcej reguły co do startu i co do różnych wariantów gry. No to zaczynamy. Tutaj sobie jem, mam jedzenie, zapalę mi maskę, jem bułkę cynamonową. Tak się to prezentuje, gra już naszykowana. Na standardowy wariant gry, Dino Wycieczka. Trochę muszę obniżyć ten stojak. Pana wolny mi idzie coraz lepiej. Gra naszykowana. Jeden dinozaur odrzucony. Pozostałe w gniazdach. Ludzie w obozie. Kubki gotowe. Zatrzymaj się aparatu gotowa. Czyli najpierw opowiem wam o początku gry. Gra rozpoczyna najodważniejszy gracz. Kolejni przystępują do gry zgodnie ze wskazówkami zegara. Dino Safari posiada trzy wersje rozgrywki. Każdy o innym poziomie trudności. Przed rozpoczęciem gry zaleca się wybór odpowiedniego dla wszystkich poziomu. Wskazane jest, by nowi gracze rozpoczynali przygodę z Dino Safari na najłatwiejszym poziomie trudności. Ułatwi to zapoznanie się z podstawową mechaniką gry. W trakcie Dino Safari każdy gracz może posiadać tylko jedno zdjęcie dinozaura danego rodzaju. Czyli maksymalnie można mieć 13 różnych zdjęć. Każdy wariant gry posiada lekko różniące się od innych zasady w zakresie poruszania się dinozaurów po planszy. Trudność rozgrywki wpływa też na czas jej przebiegu. Im trudniejszy poziom zostanie wybrany, tym gra będzie trwała dłużej. Dino Wycieczka to jest pierwszy wariant, standardowy. Odłożyć trzeba najpierw na bok dwustronnego Velociraptora. Ja tutaj zrobiłem jaskinię i do niej go włożyłem. Kiedyś to robię, często zazwyczaj robię zatoki, ale tym razem jaskinię wykorzystałem do tego. I naszykowałem już wszystko. Utworzyłem 13 sosów z kartami. Jeden dinozaur został wykluczony, jest nim stegozaur. No i dinozaury są w gniazdach. Odpowiem co do ruchu gracza. Następnym, czyli tak, każdy gracz może wykorzystać maksymalnie 3 punkty ruchu na przesunięcie pionka po planszy. Więc można przejść tak, albo tak, albo tak. Nie można już by było iść na przykład tak. I nie można wchodzić na pola gór i pola jezior, więc nie można iść tak. To już byłoby totalne złamanie zasad. Nie można kończyć ruchu na polu, z którego się zaczęło, oraz na polach zajmowanych przez pionki graczy i żetony dinozaurów. Można je wymijać. O tak. Albo tak. W przypadku dinozaura. Ale nie można zatrzymać się na tym miejscu, co jest inny gracz lub dinozaur. Więc nie można byłoby zrobić taki ruch, ale już nie można byłoby takiego. Więc nie można stanąć tam, gdzie się zaczęło. No i można wykonać zdjęcia dinozauru. Dajmy na przykład ten gość staje tu.
i na Triceratopsa. Czyli do jego zdjęć trafia Triceratops. Poustawiam tutaj te zdjęcia tak, jak są ustawione pionki, czyli tam jest jego Triceratops. Akcja zrobienia zdjęcia nie kosztuje żadnych punktów ruchu, a żeton dinozaura, któremu się zrobiło zdjęcie, się odwraca głową ku górze. Jeśli już był odwrócony, to nie jest ponownie odwracany. Po zrobieniu zdjęcia dinozaurowi się bierze zdjęcie pasujące do żetonu i wykłada się je przed sobą. Jak się już ma zdjęcie dinozaura, to nie można mu zrobić kolejnego, bo należy zrobić zdjęcia różnym dinozaurom. Jak już wcześniej mówiłem, co do ruchu dinozaurów, muszę jeszcze odkryć, również tego niezgodnie z zasadami to ułożyłem. Odwrócić muszę. Tak. Lubię, że ona poszła tak. Parasaurolof. Próbuję jakiegoś mięsożercę odkryć. Jeszcze ona. O, są mięsożercy. Czyli tak. Poruszają się tylko te dinozaury, którym zrobiono zdjęcie w turze. Czyli tak. Ona będzie miała parasaurolofa. Ona. Kompsognata i Velociraptora. A on nie będzie miał żadnego zdjęcia. Więc pokażę, jak wyglądają ich kolekcje. Tak one wyglądają. Ściągam tego. No i już jest gotowe. To jak się ruszają dinozaury? Ruszają się tylko te, które zrobiono zdjęcie, więc poruszą się Velociraptor, Kompsognat, Triceratops i Parasaurolof. Ale a reszta się nie przesunie. Dinozaury się po ruchu gracza, który im zrobił zdjęcia. Czyli po jego ruchu przesunął się Triceratops i Ankylosaur. Dinozaury się poruszają o dwa pola. Dokładnie. I tak jak gracze nie mogą kończyć ruchu na polu, z którego zaczęły, ani wchodzić na jeziora, ani na góry. Więc zrobię nim taki ruch. Nim taki. Specjalne umiejętności nie są uwzględniane tutaj. No i po jej ruchu idzie te. Po jego ruchu to ja zrobię taki, że zrobię taki zrobił. No i tak. Po jego ruchu żaden. I tak. Ona, po jej ruchu się te dwa ruszą. I tak. Roślinożercami kieruje gracz, który mi właśnie zrobił zdjęcie. A mięsożercami gracz po jego prawej stronie. Czyli tak. Roślinożercy nie atakują ani ludzi, ani innych dinozaurów. A mięsożercy atakują jedynie ludzi. Atakiem są zmiany wejścia dinozaura na pole zajęte przez pionek lub inny żeton. Czyli tak. On chce jej się pozbyć. Więc idzie tak. Kompsognatem. A Velociraptorem już na nią czatuje. Więc jak pionek gracza zostanie zaatakowany, to wtedy gracz traci jeden punkt wytrzymałości aparatu. Więc robię tak, że on robi zdjęcie Kompsognatowi i Velociraptorowi. Komps i Welek.
Tak, można tak powiedzieć. Zrobnie, ale. No i tak. Kompsem idzie tu. Welkiem może przejść tak. Albo zatrzymać się. No i ona ma obniżony punkt wytrzymałości aparatu. Czyli tu jej przechodzi. I po ataku dinozaur kończy swój ruch na polu, na którym znajduje lub znajdował się obiekt ataku. Czyli pomyłka to była. Chyba. Aby urozmaicić rozgrywkę, można wprowadzić opcję odwracania żetonów rewersem do góry. Teraz po zrobieniu zdjęcia. Wprowadzi to konieczność zapamiętywania odkrywanych żetonów. Czyli na przykład uznajmy, że ona miała straszony ruch przez kompsa, więc on idzie. A nie. Więc dwa ona będzie miała. Bo przez kompsa i Velociraptora, więc zapomniałem trochę. On robi tak. Tutaj pteranodon steruje nim. Ona idzie nim o dwa pola tutaj i staje zakryty. Tak też można zrobić. Gra się kończy, jak ktoś uzbiera 12 punktów za wykonane zdjęcia lub jak ktoś będzie miał popsuty aparat. Uznajmy, że na koniec wyniki były takie. Że tyle kart zdobywali. Oczywiście tak. On zdobył te. Ona te. Ona te. A on te. Zjem trochę pysznego owocu, który nazywa się kiwi. Jak tam mówili kiedyś, że kiwi ożywi. Nie bardzo ożywe, ale ożywe w takim... Dodaj mi sił witalnych w taki piękny dzień jak dzisiaj. I teraz ona ma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Jeszcze dwie karty powinna mieć. Czy Velociraptora trzeba dołożyć. No i... Kompsognata. No i ona ma 12 kart. A nie straciła żadnych punktów wytrzymałości aparatu. Więc ma 12 punktów. Punkty się podlicza tak. Dodaje się punkty widoczne na zdjęciach dinozaurów i odejmuje się punkty za każdy punkt wytrzymałości aparatu, który się straciło. I tam już nie będę tak dłużej opowiadał. Przechodzimy do dino przechadzki. A więc już jest wszystko przygotowane. Nowy dinozaur wylosowany. Na początku był zostegozaur, ale nie chciałem, żeby znowu był zostegozaur. Chciałem, żeby miał szansę na zagranie, więc wyprowadziłem kolejnego i okazało się, że jest to strucjonim. Karty naszykowane, bo trzeba ich mało. I
Jak widać, nie da się zginąć. Odłożyłem. Tabelę wytrzymałości aparatu, dwustronne gwarancje Raptora. Będą niepotrzebne. Więc tak. Podczas tury grać może później o maksymalnie 3 pola. Nie może kończyć ruchu na polu, z którego zaczął, na polach zajmowanych przez 5 pozostałych graczy, ani wchodzić na pola gór i jezior. Można natychmiast skończyć ruch na żetonie dinozaura. Jeżeli jest on odwrócony rewersem do góry, należy go odwrócić. Zaprezentuję. Ona tym razem zaczyna. Karnotaur. Czyli on, dinozaury w tej grze nie mogą się przemieszczać. Ich opis jest ogólnie krótszy, bo to jest gra. I ona w tajemnicy zagląda do dwóch kart. Dinozaur. Pteranodon. Nie udało się. Czyli teraz próbuję. On spróbuje szczęścia, niebieski. Tak, staje na dinozaurze. Przepraszam, ale to rodzina wydaje takie dźwięki. No i on losuje kartę. Tyranoza. Więc tyranozaur. To już zdjęcie tyranozaura. Ten tyranozaur zostaje zdjęty. I tutaj będzie śmietnik na dinozaury, zużyte. Więc teraz uznajmy, że gra się rozegrała. No i porozdawajmy dinozaury. Strudziom im może wreszcie dołączyć się do towarzyszy. No i podliczamy karty. Ona ma 3, on ma 2, ona 3, on 4. Tym razem podlicza się punkty tak. Kończy się gra w momencie, kiedy wszystkie dinozaury zostają zdjęte z planszy, a punkty się zdobywa za zdjęcia. Za każde zdjęcie każdy punkt. Zielony ma 4 punkty, żółta i czerwona mają po 3, a niebieski ma 2. Więc jak jest remis, to warto zalecać rozegranie kolejnej partii. Czyli teraz przechodzimy do ekstremalnego Dino Safari. Proszę. Naszykowany jest ostatni wariant gry naszykowany. Więc w ekstremalnym Dino Safari każdy gracz może w swojej turze wykonać maksymalnie 3 punkty ruchu na przesunięcie pionka po planszy. Nie można wchodzić na pola gór i pola jezior. Nie można kończyć ruchu na polach zajmowanych przez pionki graczy i żetony dinozaurów. Można je wymijać. Nie można stać na tym samym polu pod koniec ruchu. I wyjście na pole z lasem kosztuje 2 punkty, więc ona mogłaby pójść tak. Ale nie mogłaby iść tak. Mogłaby iść tylko tak. No i wykonać może zdjęcia sąsiadującym z jego pionkiem, z jej pionkiem. Można grać wykonać zdjęcie sąsiadującym z jego pionkiem dinozaurom. Przed ruchem, po lub w trakcie. Akcja ta nie kosztuje żadnych punktów ruchu, a żeton jest odwracany stroną z głową dinozaura ku górze. Jeżeli był już odwrócony awersem ku górze, to nie jest ponownie odwracany.
Po zrobieniu zdjęcia dinozaurowi, gracz zabiera z odpowiedniego stosu kart jedno zdjęcie. Jeżeli gracz posiada już zdjęcie, to nie może mu robić kolejnego. Więc należy zrobić zdjęcia różnym dinozaurom. Więc na przykład... I może też zużyć jeden punkt na sprawdzenie, z jakim dinozaurem się sąsiaduje jego pionek. Może nasz spojrzeć przez na zakryty awers żetonu, nie pokazując go poznanym graczom. Więc chyba można zrobić tak. Ale nie można zrobić tak. No i to do ruchu dinozaurów, tak. Poruszają się je te, w którym jest, robią zdjęcie, było w tej turze. Dinozaury poruszają się po ruchu zdjęcia gracza, który robił im zdjęcia. Las nie spowalnia ich ruchu, więc on, który idzie o jedno. On idzie o jedno chyba. Więc na przykład taki strucjomim, to jakby wszedł do lasu, to może nie musi iść koniecznie tak. To może robić tak. Więc dinozaurami roślinożernymi kieruje gracz, który mi zrobił zdjęcia, mięsożernymi po prawej stronie. Dinozaury mięsożerne mogą atakować graczy. A pozostałe mogą atakować... A roślinożerne mogą atakować wyszczególnione na karcie. Mięsożerne też mogą wyszczególnione na ich karcie. No i liczba punktów jest naznaczona na zdjęciu. Atak przeprowadzony na gracza powoduje utratę punktów wytrzymałości aparatu, a atak na innego dinozaura innego powoduje zdjęcie zaatakowanego żetonu z planszy, czyli nie będzie można już zrobić zdjęć temu dinozaurowi. Gdy gracz straci ostatni punkt wytrzymałości aparatu, to wtedy zginie. Dodatkowo prawie każdy dinozaurów ma specjalną zdolność. Raz odrzucone żetony dinozaurów już nie są zakrywane, a gra kończy się w momencie, gdy jeden z graczy uzyska 12 punktów za wykonanie zdjęcia, gdy któryś z graczy straci wszystkie punkty wytrzymałości lub gdy zostanie odkryty ostatni z żetonów dinozaurów. Aktywny gracz kończy jeszcze swoją rundę. Następnie każdy z pozostałych graczy ma jeszcze jedną rundę, w którym wszyscy przechodzą do kalkulacji punktów.